Szachy to strategiczna gra planszowa wymagająca sporych umiejętności taktycznego myślenia. Polega na przesuwaniu bierek w celu postawienia króla przeciwnika w szachu, przed którym nie może się obronić, czyli tak zwanym macie. W czwartek trening tej dyscypliny sportu odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Szachowego Hetman. Mamy tutaj dwie grupy, jedna początkująca, czyli ci, którzy rozpoczęli właśnie w związku z tymi zajęciami wakacyjnymi trening, a druga to już są zaawansowani zawodnicy, którzy już grają po 3-5 lat w szachy. Jak widać, w szachy może grać każdy, a powody, dla których zawodnicy Hetmana rozpoczęli swoją przygodę z tym sportem, są różne. To mi się w szachach spodobało, że one rozwijają myślenie, są grą strategiczną i trzeba dużo myśleć, żeby wygrać z dobrym zawodnikiem. W szkole były prowadzone zajęcia, przyjeżdżał pan Andrzej jeszcze. I nie miał kto przychodzić. Pani dyrektor nas prosiła, żeby ktoś przyszedł, bo były darmowe. I przyszedłem, pan Andrzej zobaczył, że umiem coś w to grać. Zabrał mnie do klubu, do Kunowa wtedy jeszcze. I teraz chodzę, przeniosłem się do Hetmana i teraz tu trenuję. To jest u nas tradycja rodzinna. Tata grała, moi bracia grali, mama też grała, więc po prostu mnie zajawili to i zacząłem. I myślę, że nie przestanę do końca życia. Najważniejszym pytaniem jest jednak, co charakteryzuje dobrego szachistę. Przede wszystkim to cierpliwość. Cierpliwość, no i chęć do nauki, bo to na początku te szachy są bardzo fajne, jeżeli się uczymy, jak się poruszają bierki, jak zbijają, to jest fajne. Natomiast później zaczyna się już ciężka praca, gdzie no, trzeba się nauczyć tych debiutów szachowych, czyli musimy znać te 10, 15, czasami 20 posunięć z danego debiutu, żeby grać, jak na przykład Jan Krzysztof Duda. Jan Krzysztof Duda osiągnął wczoraj największy sukces w historii polskich szachów. Sięgnął po Puchar Świata po tym, jak w finale pokonał Sergieja Kariakina z Rosji. Zanim jednak najlepszy polski szachista mógł święcić triumfy, musiał poświęcić wiele czasu na treningi i zawody, by powiększyć swoją kategorię szachową. Na to szansę już w najbliższy weekend będą mieli zawodnicy Hetmana. Ja jadę po to, żeby wyrobić normę na drugą kategorię. Kolega, żeby próbuje wyrobić pierwszą. Będzie 7 rund. Ja mam 7 rund, kolega ma 5. Czas 30 plus 30, kolega godzina plus 30. I będziemy próbować walczyć o jak najwyższe miejsca i żeby wyrobić tę kategorię. Stowarzyszenie Szachowe Hetman było również inicjatorem akcji Wakacji Offline, w którą włączyło się kilka innych ostrowieckich stowarzyszeń. Na tą chwilę mamy chyba około 18-20 nowych osób. No teraz pytanie, ile z nich zostanie po wakacjach, bo to wakacje wiemy, dzieci mają dużo wolnego, także chętnie przychodzą, mają czas zajęty. Natomiast od września zacznie się, jak ja to nazywam, normalne życie, obowiązki, szkoła. Po szkole trzeba odrobić lekcje, każdy ma jakieś dodatkowe zajęcia, ale miejmy nadzieję, że z 10 osób zostanie z tych wszystkich. Do końca wakacji treningi szachowe odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 13. Przypominamy, że już 15 sierpnia na Gutwinie odbędzie się Ostrowiecki Dzień Sportu, podczas którego zaprezentują się wszystkie organizacje biorące udział w akcji Wakacje Offline.